Rozwiążmy kilka zadań związanych z przedstawianiem punktów na wykresie oraz graficznym przedstawieniem funkcji. Nie zapisałem tutaj treści zadania, ale proszą nas o określenie współrzędnych każdego z tych punktów, a zatem zróbmy to. Mamy tutaj punkt A, a więc zapiszę, A ma współrzędne. Najpierw podajemy współrzędną X. Współrzędna ta określa, jak daleko na lewo lub na prawo od początku układów współrzędnych znajduje się nasz punkt. A tu jest to 1, 2, 3, 4, 5, 6 w lewo. A więc jest to minus 6 od początku układów współrzędnych. Nasza współrzędna to minus 6. A teraz współrzędna y, która określa, jak wysoko znajduje się punkt. Tu jest 4. Minus 6, 4. Zajmijmy się punktem b. B ma współrzędne. Zobaczmy: współrzędna x. Opuśćmy to do dołu. Wynosi 7. A współrzędna y, określająca wysokość jego, na której się znajduje, wynosi 6. Dobrze, to teraz punkt C. C. Współrzędną x możemy odczytać. Wynosi minus -8. To 8 jednostek w lewo od początku układów współrzędnych. Minus -8. Współrzędna y znajduje się dwa punkty poniżej początku układów współrzędnych zatem współrzędna y wynosi minus 2. Myślę, że nie jest to zbyt trudne. Część d lub współrzędna d lub punkt d, współrzędna y punktu d wynosi 4. O, przepraszam, to współrzędna x wynosi 4. Współrzędna y natomiast określa tutaj jak nisko znajduje się punkt wzdłuż pionowej osi i wynosi minus-, minus 7. No i w końcu przechodzimy do punktu E. Wybiorę jakiś ładny kolor dla E. Współrzędna X dla E równa się 5. Znajduje się ona po prawej stronie osi X i wynosi 5. A współrzędna Y? Cóż, ten punkt nie znajduje się powyżej ani poniżej początku układów współrzędnych, zatem współrzędna ta równa się 0. Możemy tu narysować sobie linię, która poprowadzi nas prosto do zera. Dobrze, podaliśmy już współrzędne wszystkich punktów. Teraz przejdźmy do zadania numer 5, które mamy tutaj. Pozwólcie, że troszkę to przesunę. W zadaniu proszą nas o określenie, czy każda z tych relacji jest funkcją. A więc tutaj najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że relacja nie jest funkcją, jeżeli do jednego x przyporządkowuje dwie wartości. Pozwólcie, że podam Wam przykład. Niech f od x jest równe. Jest równe 5, jeżeli x równa się 1, lub równa się 6, jeżeli x równa się 1. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Dlaczego to nie ma sensu? Ponieważ jeśli podstawię tam 1, to nie wiem, co otrzymam. Czy otrzymam 5, czy otrzymam 6? To jest źle skonstruowana funkcja. To nie jest funkcja. Zatem, jeśli zdarzy się, że dla jednej i tej samej danej wejściowej mamy podane dwie dane wyjściowe, to nie jest to funkcja. Sprawdźmy, jak to wygląda w naszym zadaniu. W pierwszej części, części a, mówią nam, że jeżeli wyobrazimy sobie, że x jest równe 1, a y jest równe 7, jeśli x równa się 2, a y znowu 7, to jest to w porządku. Możesz mieć dwie różne wartości x, które odpowiadają tej samej wartości y. Przykładowo, byłoby tak samo, gdyby f od x równało się 7, 7, gdy x równa się 1 lub 2, to jest w zupełności poprawne. Dla dwóch różnych x możemy mieć te same wartości wejściowe, ale nie możemy mieć dwóch różnych wartości x dających tę samą. Przepraszam, nie możesz mieć tej samej wartości x odpowiadającej dwóm różnym wartościom wyjściowym. W takich sytuacjach nie byłoby wiadomo, ile wynosi f od 1. Czy jest to 5, czy jest to 6? Nie wiadomo. Ale tutaj wiadomo, że f od 1 wynosi 7, tutaj wiadomo, że f od 2 wynosi 7. Więc na razie wszystko jest dobrze. Zatem jeśli mamy 2, to mamy 7. Kiedy na wejściu mamy 3, to otrzymujemy 8. Kiedy na wejściu mamy 4, otrzymujemy 8. A więc przykładowo definicja naszej funkcji wygląda tak: 8, jeżeli x wynosi 3 lub 4, a potem 5. I wtedy wartość naszej funkcji równa się 9, jeżeli x równa się 5. Więc część A to jest nasza definicja funkcji, dokładnie tutaj. Ta definicja jest w zupełności uzasadniona. Jeżeli podacie mi jakąkolwiek wartość, 1, 2, 3, 4 lub 5, która należy do dziedziny, ja podam wam wartość, wartość tej funkcji w którymkolwiek z tych punktów. Zaś zbiorem wartości będzie tutaj 7, 8 lub 9. Zatem część a jest zdecydowanie funkcją. Teraz część b. Jeżeli x równa się 1, y równa się 1. Ale później mówią, że jeżeli x równa się 1, to y równa się minus 1. To nie ma sensu. Tutaj robią coś takiego. Próbują stworzyć funkcję przy założeniu, że ta wartość funkcji będzie równa 1, gdy x równa się 1. A później, że będzie się równać minus 1, jeżeli x równa się 1. A więc, gdyby wziąć f od 1, to nie wiem, co z tego wyniknie. Czy będzie to 1, czy minus 1? Nie wiem, czy biorę to, czy tamto. Czyli to nie jest funkcja. Zatem część b nie jest funkcją. Ta relacja nie jest funkcją. Dobrze, zróbmy jeszcze dwa zadania. Zadanie 6. Napisz wzory funkcji dla każdego z wykresów. A więc mamy tu coś w kształcie litery V i możemy to zapisać na dwa sposoby. Nazwijmy to F od X. Możecie to też nazwać G od X lub H od X, ale w pierwszej kolejności zwykle używa się właśnie F od X. Więc to jest X. Przyjrzyjmy się, wygląda na to, mamy jedną linię, gdzie X jest większe od 0 i drugą linię, gdzie X jest mniejsze od 0. Zatem w pierwszym przypadku x jest powiedzmy większe lub równe 0, i drugi przypadek, gdy x jest mniejsze od 0. Za chwilę połączę to ze sobą. Więc jak wygląda linia w tym przypadku? Gdy x równa się 0, y równa się 0. Gdy x równa się 2, y równa się 1. Gdy x równa się 4, y równa się 2. Wygląda na to, że niezależnie od tego, ile będzie wynosić x, y będzie o połowę mniejszy. Gdy x równa się 6, y równa się 3. Czyli równa się 1 druga x, gdy x jest większe od zera. A teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku, gdy x jest mniejsze od 0. Gdy x równa się minus 2, y równa się 1. Gdy x równa się minus 4, y równa się 2. Zatem tutaj wygląda na to, że y jest równy minus 1 druga x. Minus 1 druga razy minus 4 równa się 2. Więc minus 1 druga razy x, gdy x jest mniejsze od zera to jest zupełnie poprawna odpowiedź. Ale jeżeli chcemy ją trochę uprościć, uporządkować, możemy zapisać tę definicję funkcji jako f od x równa się. Zamiast dzielić x na większy lub mniejszy od zera, weźmy po prostu wartość bezwzględną z x i pomnóżmy ją przez jedną drugą, ponieważ tutaj to całkowicie się sprawdza przy wartościach dodatnich, ponieważ wartość bezwzględna z x będzie równa x. W przypadku wartości ujemnych wartość bezwzględna z x będzie równa minus x. Zatem bierzemy minus 2, wartość bezwzględna z minus 2 to 2 razy 1, druga. Równa się 1. Czyli obydwa te przykłady stanowią poprawne definicje funkcji. Zadanie 10. Wykorzystaj pionową linię, pozwólcie, że zmienię kolory do tego zadania. Wykorzystaj pionową linię, aby określić, czy każda z tych relacji jest funkcją. Ta pionowa linia ma nam pomóc zwizualizować sobie dokładnie to, co zrobiliśmy w tym zadaniu. O tutaj. Coś jest funkcją tylko wtedy, gdy dla danej wartości x. Jest tylko jedna wartość y. A więc, przykładowo, kiedy w zadaniu jest mowa o wykorzystaniu pionowej linii, oznacza to, że powinniśmy być w stanie narysować pionową linię w dowolnym punkcie, która przetnie się z linią wykresu tylko raz. Pionowa linia mówi nam o tym, że gdy x jest równe 3, jest tylko jedna wartość y, jaką mogę uzyskać, jeśli jest to funkcja. To jest właśnie to, co robię za pomocą tej pionowej linii. Gdy x równa się 0 w funkcji, jest tylko jeden punkt, który odpowiada xowi i jest on równy 0. Zatem ten wykres przedstawia funkcję. Dowolna pionowa linia, którą narysujesz tylko raz, przednie wykres funkcji. Ten wykres, widać to bardzo wyraźnie, jeśli narysujesz jakąkolwiek pionową linię, to przednie ona wykres dwukrotnie. Zatem w gruncie rzeczy mówi to nam, że f od 2 może być tym punktem tutaj. To wygląda na. nie wiem, to może się równać 1,9 lub co to jest? Minus 1,9. To nie jest prawidłowa definicja funkcji. Nie wiem, czy f od 2 równa się tej wartości, czy tej wartości. Nie wiem, czy f od 0 równa się tej wartości, czy tej wartości. I możemy tak kontynuować wzdłuż całej osi x. Nie wiem, czy f od 5 równa się tej wartości, czy tej wartości. Zatem to nie jest funkcja. Ta relacja nie jest funkcją. Nie, to nie jest funkcja. Nasz tok rozumowania w tym przypadku jest taki sam jak poprzednio. Możemy poprowadzić pionową linię przez wykres. Jeśli przetnie ona ten wykres dwa razy, to nie jest to funkcja.